Witam gorąco. Jacek Balkan to jest kolejny tydzień z motodziennikiem, na który serdecznie zapraszam, a dzisiejszy program zaczynamy od okazji tygodnia. Ładnych, odlotowych aut z segmentu A lub B nie ma zbyt wiele na rynku. Jest co prawda Fiat 500, jednak nie trafia on w każdy gust i w każde potrzeby. Jest też Lancia Y, która najlepsze lata ma niestety daleko za sobą. W dodatku samochód ten jest najczęściej nieprzyzwoicie drogi. Odmiana Oro z 80-konnym benzynowym silnikiem 1.4 kosztuje 50 tysięcy złotych, a w promocji 47 tysięcy. Auto jest co prawda bardzo bogato wyposażone, ale większość dealerów mających takie auta na placu zdaje sobie sprawę z tego, że jest to towar raczej trudno sprzedawalne, a niektórzy z nich mają jeszcze auta z 2009 roku. I właśnie taki samochód wypatrzyliśmy. Fabrycznie nowy, z gwarancją, fakturą, lakierem metaliki, pięknymi kołpakami. Cena jest bardzo przyzwoita. Za samochód trzeba zapłacić niecałe 39 tysięcy złotych. Jeśli wypatrzą Państwo coś ciekawego i niedrogiego i będą mieli ochotę się tym podzielić, to serdecznie zapraszam na balkarmapomoto.pl, a teraz przechodzimy do najnowszych motoryzacyjnych informacji. Zaczniemy od uzupełnienia tego, o czym mówiliśmy tydzień temu. Wspominaliśmy na przykład o Tata Nano i o tym, że w Indiach, kraju w którym mieszka miliard 100 milionów mieszkańców, w listopadzie sprzedano zaledwie 500 sztuk najtańszego auta na świecie. Zarządcy Tata Motors szukają winnych i szukają sposobu na przełamanie złej pasy. Według nich przyczyną załamania sprzedaży jest zła sytuacja gospodarcza i fakt, że banki w Indiach nie udzielają już kredytów tak chętnie jak jeszcze rok temu, na co rzecz jasna firma nie ma wpływu. Ale też fakt, że Nano trafiły dość spektakularne usterki, które kończyły się pożarem całego auta. Z tym podobno sobie a żeby wzmocnić u potencjalnych klientów poczucie bezpieczeństwa, postanowiono wydłużyć gwarancję do 4 lat. Co ciekawe i godne naśladowania, oferta obejmie nie tylko nowych klientów, ale również 70 tysięcy aut sprzedanych do tej pory. Z problemami boryka się też europejska filia Tata Motors, czyli producent aut marki Land Rover i Jaguar. Jednak tu nie chodzi najczęściej o samozapłon, a raczej problemy z tożsamością. Jeszcze rok temu słyszeliśmy, że firma nie chce się już rozmieniać na drobny i chce się skoncentrować na autach drogich i luksusowych. Z tego m.in. powodu pod poszedł model X, który nie doczeka się następcy, chyba. Chyba, gdyż jeden z szefów firmy w niedawno udzielonym wywiadzie przekonuje, że Jaguar ma zamiar zerwać z salonowym wizerunkiem i dlatego wprowadzi do sprzedaży i to już niedługo osuwa, raczej crossovera, coś jak BMW X3 albo Audi Q5 i przede wszystkim coś jak nowy model Land Rovera, z którym czteronapędowe SUV będzie dzielił platformę. Kanibalizm z jednej strony tak, ale przykład Porsche udowodnił, że to wcale nie taki głupi pomysł. Dla klientów bardziej zamożnych i zakompleksionych jest Kejena, dla zamożnych, ale bardziej stanowanych Volkswagen Tuareg. Takie rozwiązanie tworzy co prawda wewnętrzną konkurencję, ale zabiera też spory kawałek tortu innym firmom. To właśnie dlatego w sklepach mamy nie trzy, ale 30 rodzajów proszków do prania produkowanych przez trzy koncerny. W nieco innej lidze gra Ford, który postanowił uszczęśliwić ludzi na całym świecie jedną wersją Fokusa i prawdopodobnie jednym modelem Kugi. To auto doczeka się następcy nieco później. W salonach pojawi się za 18 miesięcy, ale premiera wersji koncepcyjnej, choć bardzo do produkcyjnej zbliżona, planowana jest na styczeń roku przyszłego. Na targi motoryzacyjne w Detroit, a dwa miesiące później w Genewie zostanie zademonstrowany przedsmak minivana zbudowanego w oparciu o Fiestę. Auto będzie składane w Rumunii i będzie rywalizować z Citroenem C3 Picasso i przede wszystkim rodzeństwem z Korei Hyundai x 20 i Kia Venga. Do salonów trafi za 12-13 miesięcy. Wygląda na to, że lata 2011-2012 będą dla Forda wyjątkowo pracowite. Pytanie tylko, czy pomysł wprowadzenia na rynek samochodu uniwersalnego, który ma się spodobać na każdym kontynencie, przypadnie do gustu klientom. A teraz przechodzimy do naszej kartki z Encyklopedii Motoryzacji. Dziś literka M. M jak Multimedia Interface, w skrócie MMI. Co to takiego? Jednym zdaniem wszystkie bajery, w które wyposażony jest samochód pod jednym dachem. MMI to skrót używany przez Audi, ale podobne centra rozrywki i informacji mają też np. BMW lub Mercedes. Ich pomysły na obsługę są różne. Nam najbardziej przypadł do gustu ten stosowany przez BMW iDrive ze zmechanizowanym pokrętłem, ale wiemy, że jesteśmy w mniejszości. Większość preferuje Audi lub Mercedesa, gdzie przycisków jest więcej, ale za to dużo łatwiej, zwłaszcza starszemu pokoleniu się w tym połapać. Tym bardziej, że jest w czym? Dobrze wyposażone Autoklasy Premium ma na pokładzie zmieniarkę DVD do nawigacji, oczywiście nawigację, telefon pokładowy albo i dwa, telewizor, radio z otwarzaczem CD, drugą zmieniarkę, tym razem na zwykłe płyty, do tego bardzo rozbudowany komputer pokładowy, serwisowy procesor dźwięku, wzmacniacze i na dokładkę moduł, pozwalający optymalnie ustawić temperaturę podgrzewanych foteli czy powietrza z nawiewów. By to wszystko zintegrować i zapewnić przesył danych bez większych strat i odpowiednio szybko, potrzebne są nie tyle kilometry kabli, co metry światłowodów. I na tym dzisiejszy program kończymy. Bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejne już jutro. Do zobaczenia.